Siądźmy na krótką chwilę, moi drodzy. Zaczyna się ta dzisiejsza Ewangelia od słowa: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Ktoś mógłby powiedzieć, aha, czyli Pan Jezus sugeruje, żebyśmy się za dużo nie modlili, żebyśmy nie odmawiali za dużo modlitw, że to poganie tak robią. No nie, nigdzie w dzisiejszej Ewangelii nie ma czegoś takiego, żeby Pan Jezus nam kazał skracać modlitwę. Pan Jezus nie mówi, nie módlcie się dużo, nie módlcie się długo, tylko mówi, nie bądźcie gadatliwi. A to jest różnica. Co to znaczy być gadatliwym? Gadatliwym wydaje się, że jest taki człowiek, który przepuszcza swoje słowa bezpośrednio przez usta, z pominięciem mózgu, trochę bezmyślnie, bez ładu, bez składu. Odpowiednikiem gadatliwości jest bełkot albo paplanina. Wielosłowie, mówienie dużo słów, które nic nie znaczą, do których nie przywiązujemy wagi, których nie przeżyliśmy, nie przepuściliśmy przez serce, przez rozum. Słów, które są tak trochę jak woda, nic nie znaczą, nie mają w sobie żadnej wartości kalorycznej. O właśnie, trochę tak jakby Pan Jezus nam dzisiaj mówił, kiedy się modlicie, to nie chodzi o to, żeby tego było dużo, tylko żeby to było kaloryczne, żeby było treściwe. Żeby wasze słowa, żeby wasza modlitwa zawierała w sobie coś w rodzaju takiej boskiej energii. To trochę tak, jakbyśmy próbowali tę dzienną porcję kalorii, powiedzmy 2000, zamienić na ziemniaki. Trzeba by było strasznie dużo tego zjeść. Ale na szczęście w naszej codziennej diecie jest i kawałek mięsa, czy jakieś wędliny, jakieś warzywa, czasem jakieś słodycze, jakieś ciastko. To powoduje, że nie musimy zjadać tych 20 kilo ziemniaków dziennie, bo te kalorie mamy w takiej jakby esencji. No więc tak Pan Jezus mówi, niech wasza modlitwa będzie kaloryczna. Niech będzie przepuszczona przez umysł i przez serce. Niech będzie świadoma. Niech będzie treściwa. Tak jak ta modlitwa, której uczy nas Pan Jezus z tymi trzema prośbami takimi trochę abstrakcyjnymi, dotyczącymi Ojca, Jego imienia, Jego królestwa, Jego woli i konkretnymi, dotyczącymi naszego życia, chleba, przebaczenia win, nieulegania pokusie i zachowania od złego. To jest piękna modlitwa. Modlitwa, która nie jest modlitwą pogańską, modlitwą gadatliwą, jeszcze polega na jednym warunku, mianowicie na tym, że wypływa, że łączy się z naszym dobrym, cnotliwym, pełnym miłości życiem. Kiedy idziemy do sklepu, nikt nas nie pyta, czy dobrze się prowadzimy, czy niczego nie ukradliśmy, nie uszykaliśmy, nie kłamiemy, nie przeklinamy. Mamy pieniądze, to coś po prostu kupimy. Im więcej mamy pieniędzy, tym więcej kupimy. Wydaje nam się czasami, że modlitwa działa w podobny sposób. Im więcej powiem, tym więcej od Pana Boga dostanę. No nie, w odróżnieniu od sprzedawcy w sklepie, Pan Bóg jednak zna i bada nasze myśli i nasze serca. I to, co wypowiadamy, słowa, w które ubieramy naszą modlitwę, mają tym większą wartość, im więcej zaangażowania naszego życia i naszego serca w naszą modlitwę i w naszą wiarę. Dlatego nie zawsze wielość słów musi oznaczać, że tymi słowami wiele łasku prosimy. Może być tak, że nasza modlitwa jest czystą gadatliwością, jeżeli w parze z nią nie idą nasze uczynki, nasza miłość, nasza postawa życiowa. I o tym również trzeba i warto pamiętać. Módlmy się dużo. Jak dużo? W liście do Tesaloniczan święty Paweł pisze: nieustannie się módlcie. Całe nasze życie może, powinno być modlitwą. Im więcej modlitwy, tym lepiej. Ale najbardziej wartościowa jest taka modlitwa, która determinuje i kształtuje nasze życie. To nasze dobre życie, nasza wiara i nasze uczynki podnoszą wartość i skuteczność naszej modlitwy, której wartość nie mierzy się tylko ilością słów. Panie, naucz nas modlić się. Mówimy dzisiaj wraz z uczniami, stając przed Chrystusem, ufni, że wysłucha tę naszą prośbę, tę jeszcze jedną prośbę. Amen.